przede wszystkim pierwsza połowa dla Kalisza, szczególnie ten początek, pierwsze kilkanaście minut, ale wiedzieliśmy, że oni mają bardzo mocne początki. Mieliśmy wyjść spokojnie na własnej połowie, czekać na przeciwnika. Wyszumieli się w kilkanaście minut, później już z każdą minutą było coraz lepiej. No i kontrowersyjna sytuacja, no, dla mnie nie ma żadnej kontrowersji, ponieważ karny był ewidentny w 45 minucie i no, trzeba to powiedzieć dzisiaj już bez wideo nawet, że żółta kartka dla Mateusza kompletnie niezasadna i będziemy się na pewno od tej kartki odwoływać, pokażemy wideo do związku i tą kartkę będziemy chcieli, żeby anulowali. Druga połowa zdecydowanie dla nas. Początek minimalnie Kalisz jeszcze tam stworzył sobie chyba jedną sytuację, a później my mieliśmy no, trzy takie setki, że naprawdę ciężko no, cokolwiek powiedzieć. No, wszyscy widzieli, że te sytuacje były kapitalne i nie strzeliliśmy w naprawdę dogodnych sytuacjach. No i ten mecz później taki był, że Kalisz niby miał przewagę, ale tak naprawdę wiele z niej nie wynikało. No i w końcówce uważam też, kolejna kontrowersja, dośrodkowanie gdzieś tam na 20 metr, Przemek Wichłacz wygrywa głową, zawodnik go taranuje w szyję i powinien być rzut wolny na 20 metrze. Nie mówię, że to jest setka, ale to by była bardzo dobra sytuacja dla nas i wtedy, kto wie, może byśmy z rzutu wolnego pokusili się o wygraną, a to była 91 minuta, więc dwa kluczowe momenty w pierwszej i w drugiej połowie na naszą niekorzyść. No i dodam też 94 minutę, tu akurat nie dam głowy, bo za tamte dwie sytuacje na pewno, a tutaj zawodnik twierdzi, że był faulowany, tylko że to było przed polem karnym, więc należał się nam rzut wolny w okolicach 20, w bocznej strefie tutaj boiska.